Witajcie widzowie w naszym cośrodowym międzyrajdowym spotkaniu. Dzisiaj będzie dużo o listach zgłoszeń, bo w najbliższych tygodniach praktycznie w każdy weekend odbywać się będzie duża impreza rajdowa, poczynając od Mistrzostw Polski przez Mistrzostwa Europy, a na Mistrzostwach Świata kończywszy. I tak, zacznijmy od tej drugiej strony, czyli właśnie od Mistrzostw Świata. Mamy już listę startową, na listę zgłoszeniową do rajdu Portugalii, czyli kolejnej rundy WRC po rajdzie Chorwacji. W rajdzie Portugalii zobaczymy 69 duetów i aż 9 pojedzie samochodami Rally 1. Szaleństwo po prostu, a to 9 bierze się stąd, że Toyota wystawi 4 samochody dla Sebastiana Ogier, dla Calero Vanpery, dla Elfyna Evansa, dla Takamoto Katsuty. I tak jak mówiłem w podsumowaniu rajdu Chorwacji w niedzielę, bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mamy zwycięzców z Chorwacji, Sebastiana Ogier, i zwycięzców z rajdu Safari, czyli wcześniejszej rundy, Calero Vanpery. I bardzo jestem ciekawy, który z nich będzie szybszy na szutrach w Portugalii. Oprócz tego w Hyundaiu oczywiście Tanak i Neville, a do nich dołączy pierwszy raz w tym roku duet Dani Sordo, Candido Carrera. W M-Sporcie bez zmian Adrian Furmo, Greg Munster. Za chwilę jeszcze wrócimy do ciekawych tematów związanych ze stawką WRC i samochodami Rally One. Natomiast teraz jeszcze pozostając w Portugalii, WRC 2 jak zwykle będzie bardzo zacięta rywalizacja, aż 40 z tych 69 duetów to zgłoszenia w WRC 2. Wśród nich Solberg, Russell, Griasing, Greensmith, Suninen, Linamäe, Jan Solans, Lauriona, Zaldívar, Makerlan, Lube, Marco Bulaccia, Pepe Lopez, Pajari, a także walczący w Mistrzostwach Portugalii Chris Meek i Armindo Araúja. Także naprawdę mocne, mocne nazwiska. Z tego w WRC 2 Challenger nie walczy tylko Solberg, Russell, Greensmith, Suninen i Lube. Reszta to wszystko też Challenger, zatem naprawdę po raz kolejny niesamowita stawka WRC 2, WRC 2 Challenger. Zanim przejdziemy dalej, dwa krótkie ogłoszenia, bo podsumowanie rajdu Chorwacji w niedzielę to pewnie większość z Was widziała, natomiast jeśli jeszcze nie widzieliście, pogoda dalej szaro i zimno, a w sobotę pojawił się test kapitalnego, cudownego, pięknego samochodu Porsche Boxstera S w wersji Roadster oczywiście, bo Boxster to Roadster z pierwszej generacji z roku 2000. Najlepsze auto, jakim jeździłem w 2023 roku, zatem jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to teraz on się Wam tutaj pojawia. I zanim przejdziemy dalej, oczywiście klasycznie prośba o lajki, subskrypcje, dzwoneczki, komentarze i udostępniania naszego vloga, jeżeli jest on dla Was ciekawy. Przechodzimy do echa rajdu Chorwacji. Sporo się w tej Chorwacji wydarzyło, sporo się po Chorwacji wydarzyło. Zacznijmy od Adriana Furmo, który kapitalnie jechał kolejny rajd z rzędu, no i popełnił błąd na jednym z niedzielnych odcinków specjalnych. Uderzył w słupek ograniczający cięcia, w ogranicznik cięcia, uszkodził zawieszenie, natychmiast zjechał na bok, na szczęście nie urwał koła, skrzywił drążek kierowniczy i gdyby nie Super Sunday, czyli to, że już mamy punkty po sobocie, musimy tylko dojechać tą niedzielę, to pewnie doczłapaliby się jakoś do mety w tych rozjechanych kołach i dopiero na dojazdówce naprawiali samochód. Natomiast wiedząc, że w tym momencie już z punktów za samą niedzielę nie ma nic, zjechali na pobocze, 15 minut zajęło im wymienienie tego drążka kierowniczego, dojechali spokojnie dalej, dojechali przedostatni odcinek spokojnie, również oszczędzając opony i kapitalnym tempem pokonali Power Stage, wygrywając go w klasyfikacji generalnej, efektem czego zgarnęli bardzo ładne punkty. Zatem można powiedzieć, wykorzystali do maksimum obecne reguły systemu punktowego. I o tym systemie punktowym bardzo dużo się mówi teraz po rajdzie Chorwacji. Sebastian Ogier najbardziej go skrytykował i zrobił to w kapitalny taki w punkt sposób. Do tego przejdziemy za chwilę, bo najpierw powiedzmy o tym, co mówili inni. Thierry Neuville jest lekko zawiedziony oczywiście tą wycieczką poza drogę. Nie obwinia Martina o to. Natomiast cieszy się z tego, że ostatecznie mimo trzeciego miejsca wywozi z Chorwacji te same punkty, co najgroźniejszy rywal Elfyn Evans i tylko jedno oczko mniej niż drugi najgroźniejszy rywal, czyli Ojt Tanak. Ojt Tanak z kolei cieszy się, no bo mimo czwartego miejsca zdobywa więcej punktów niż drugi i trzeci na mecie Neuville i Evans. A z kolei Sebastian Ogier no, zdobywa tylko 2 punkty więcej od nich, więc to też jest dziwne i niby zwycięża, niby ma najwięcej punktów w przeciwieństwie do Lapiego w Szwecji, ale jednak jest to nie do końca chyba to,
o co chodziło. Ojt Tanak z sarkazmem mówi, choć jest największym beneficjentem jak na razie w tym sezonie tej nowej punktacji, bo jak przeczytacie komentarze właśnie pod relacją z rajdu Chorwacji, tam dostaliśmy od jednego z Was, od jednego z moich wspaniałych widzów, zestawienie punktacji tej obecnej z tym, jak wyglądałyby te punkty, gdybyśmy stosowali zeszłoroczny system. Bardzo ciekawa lektura. Odwińcie sobie komentarze pod tym materiałem. Warto się z tym zapoznać. Ojt Tanak zdecydowanie tą nową punktację najbardziej wygrywa, można powiedzieć. Ale i tak nie jest z niej zadowolony i z sarkazmem stwierdza na mecie w Chorwacji, stwierdził, że to... Dzięki temu fantastycznemu systemowi jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Także nie jest z niego zadowolony, mimo że jest jego beneficjentem. Natomiast największymi niezadowolonymi, największymi krytykantami tej punktacji jest Elfyn Evans i Sebastian Ogier. Elfyn bardzo delikatnie powiedział, że to nie jest w porządku, że tak samo nagradza się tego, kto jest na drugim i trzecim miejscu. Teraz mu to przeszkadza. W Szwecji zgarnął najwięcej punktów, więcej od Lapiego, który wygrał, ale teraz mu to przeszkadza i bardzo dobrze, mówmy o tym głośno. Natomiast Sebastian Ogier jedzie już po prostu po bandzie. I teraz część mam po polsku, część mam po angielsku. Szkoda, że po raz czwarty w tym sezonie widzimy ten kompletnie głupi sposób przyznawania punktów. Nie ma on sensu, nikt go nie rozumie, szkoda ze względu na mistrzostwa. Miejmy nadzieję, że zmienimy go tak szybko, jak to możliwe. A po angielsku jeszcze znalazłem wypowiedź. To kompletnie dewaluuje zwycięstwo, dewaluuje właściwy rezultat. We Francji mamy takie powiedzenie École de France. Nie wiem, oczywiście nie umiem po francusku mówić, więc tak to czytam. To jest takie określenie dla dzieci, gdzie wszystkim przyznajemy medale na koniec za uczestnictwo, żeby wszyscy byli szczęśliwi. To jest bardzo podobne do tego, co się właśnie dzieje w WRC. Przynajmniej takie jest moje zdanie, ponieważ ja nie gram w mistrzostwa, nie biorę udziału w pełnych mistrzostwach, ale jest to smutne, kiedy wszyscy dostają punkty nie takie, jakie zajmują miejsca, te różnice są inne, nie pokazują faktycznie tego, jak ktoś szybko jechał. Na końcu, kto będzie mistrzem, nie wiem, ale ktokolwiek to będzie, będzie to wyglądało dziwnie. Nie jest to naturalne i jest to smutne na dzień dzisiejszy. I teraz tak, wiadomo, że FIA nie zmieni systemu punktowego w środku sezonu, ale coraz więcej mówi się o tym, że od sezonu 2025 system ma być inny i zawodnicy właśnie i w Hyundaiu, i w Toyocie, i w M-Sporcie naciskają na to, żeby już w wakacje pojawiła się propozycja nowego systemu, żebyśmy nie czekali na niego do grudnia, tak jak było w tamtym roku, tylko żebyśmy już w połowie tego roku dostali nową punktację. Szczególnie Ojt Tanak o tym powiedział, że przecież zbliżamy się już do połowy sezonu, trzeba by się już dobrze zastanowić nad tym, co w tym nie działa, co w tym zmienić i w wakacje zaproponować, co możemy zrobić w przyszłym roku. A ja dodam od siebie, że o ile w niedzielę faktycznie dużo się dzieje, bo to też wszyscy podkreślają, że faktycznie niedziela się zaktywizowała, dużo się dzieje, ale o ile w niedzielę dużo się dzieje, no to w niedzielę dużo się dzieje, bo właśnie jest dużo punktów. Ale jak popatrzymy na rundy Mistrzostw Europy czy na rundy Mistrzostw Polski, jeżeli w decydującym momencie rajdu, kiedy mamy za sobą 70-80% rajdu, są duże różnice między zawodnikami, to nieważne, czy to są Mistrzostwa Polski, Europy czy świata, zawsze będzie już oszczędzanie się, zawsze będzie już spokojniejsza jazda, dowiezienie wyniku. Power Stage zniszczył to jako pierwszy, bo to Power Stage sprawił, że bardzo zaczęto oszczędzać opony, żeby dojechać na dobrych gumach do Power Stage'a i na Power Stage'u zrobić wynik. Druga rzecz. Kiedyś w Mistrzostwach Polski był dodatkowy punkt przyznawany dla tej załogi, która wygrała najwięcej odcinków w danym rajdzie w klasyfikacji generalnej. Takie coś zróbmy. Przyznajmy nawet nie ten jeden, nawet niech będzie 3 punkty dla tego, kto wygra najwięcej, 2 punkty dla tego, kto wygra drugą największą ilość OS-ów i 1 punkt dla tego, kto wygra trzecią największą ilość OS-ów w danym rajdzie. Odcinków jest zawsze minimum po te 16-18, w dobrych rajdach ponad 20. Jest o co powalczyć, rywalizacja jest cały czas. A podstawowym problemem niedzieli jest to, że ona jest po prostu krótka, co też już wielokrotnie podkreślałem. Zróbmy dłuższą niedzielę, tak jak w Mistrzostwach Europy. Jeżeli w Mistrzostwach Europy jest poukładane, to na ostatniej niedzielnej pętli też dzieje się mniej. Okej, Węgry pokazały to trochę inaczej, ale tam były bardzo nieduże różnice w czasówce cały czas, więc takie nieduże różnice w WRC też by sprawiły walkę do końca. Ale w większości przypadków mamy większe różnice i końcówka rajdu to już zawsze jest po prostu dowiezienie wyniku.
a niedziela w WRC jest końcówką rajdu, a nie pełnym dniem. Rozciągnijmy niedzielę, zrezygnujmy z Power Stage'a, odpuśćmy ten Power Stage do kotleta i będzie naprawione WRC. A teraz właśnie wracajmy już do tych wiadomości związanych z samochodami. Martin Sesks, Renaas Francis, znamy tą załogę. Łotysze, którzy w zeszłym roku kapitalnie wygrali rajd polski i swój domowy rajd Lipawy. Przez chwilę nawet wydawało się, że powalczą o Mistrzostwo Europy. Niestety na asfaltach nie są tak szybcy jak na szutrach, ale na tych szutrach chcą się pokazać i z pomocą promotora WRC i M-Sportu wystartują w dwóch rundach WRC samochodem Rally One. W Polsce będzie to Puma bez układu hybrydowego, mają się przyzwyczaić do tej wielkiej aerodynamiki, do tego samochodu i już u siebie na Łotwie pojechać autem w pełnej specyfikacji hybrydowym Rally One. Pozwalają na to, żeby pojechać bez hybrydy obecne przepisy WRC i bardzo dobrze. Jedno więcej auto Rally One na rajdzie Polski, Ford w tym przypadku już mamy gwarantowane i szkoda tylko, że ta wiadomość, jakże radosna dla kibiców wszystkich, nie dotyczy którejś z naszych orlenowych załóg, bo ja to już mówiłem, ja bym naprawdę chciał zobaczyć Kajetana Kajetanowicza z Maćkiem Szczepaniakiem w Pumie Rally One na trzech, czterech maksymalnie, bo pewnie na tyle by budżetu starczyło. Rundach WRC w samochodzie Rally One. Tu nie chodzi o zrobienie wyniku, nie chodzi o walczenie o podium. Umówmy się, przy braku doświadczenia, pokazuje to Mikkelsen, pokazuje to Munster, nie ma na to szans, ale start tym samochodem pokazałby na pewno dużo wyższy kunszt kierowcy niż w przypadku Jordana Serderidisa w Pumie. Moglibyśmy popatrzeć na kolejny piękny samochód Rally One, wykorzystywany tak jak należy i to jeszcze z polską flagą na bocznych szybach. Szkoda, że tego nie ma. Jest jeszcze na to czas, jeśli ktoś z Orlenu mnie ogląda, pomyślcie na tym, czy nie wystawić samochodu Rally One dla którejś z waszych załóg. Czy to będzie Kajto z Maćkiem, czy to będzie Miko z Szymonem. Kibice byliby za to bardzo, bardzo wdzięczni. Druga osoba, druga załoga, której dotyczy informacja związana z samochodem Rally One na rajd Polski, to Andreas Mikkelsen i Thorstein Eriksen, czyli największe rozczarowanie 2024 roku, ale jednocześnie zwycięzca, Andreas, zwycięzca rajdu Polski WRC w 2016 roku za kierownicą Volkswagena Polo R WRC, czyli ówcześnie absolutnie dominującego auta i to nie tak dominującego jak dziś Toyota, tylko dominującego przez duże D. Andreas, który jest zdecydowanie cieniem samego siebie z tamtych lat, będzie je reprezentował Hyundai Motorsport w rajdzie Polski w samochodzie Rally One. Pierwotnie mówiło się, że wszystkie trzy szybkie rajdy polskie, właśnie Łotwę i Finlandię, pojedzie Lappi. Natomiast Hyundai chce dać szansę Mikkelsenowi na jeden rajd szutrowy. Od razu też można powiedzieć, zdradzili między słowami, że dopiero na asfaltach mieliśmy zobaczyć Mikkelsena, czyli w centralnej Europie i w Japonii. Zobaczymy, czy się to zmieni, czy faktycznie ta Polska będzie takim dodatkowym jednym startem dla niego. I tak uważam, że jeżeli już startował dwa razy, miałby jeszcze pojechać dwa rajdy asfaltowe i Polskę, to ma 5 rajdów z 13. Wydaje mi się, że trochę za dużo jak na jednego kierowcę i to kierowcę, który zdecydowanie nie dostarcza wyników. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, bo ja zdecydowanie wolałbym oglądać na Mazurach Lapiego. Już za dwa tygodnie, kolejny temat, już za dwa tygodnie rajd Wysp Kanaryjskich, druga runda Mistrzostw Europy i na hiszpańskich wyspach znowu pojawi się bardzo bogata stawka. Zobaczymy m.in. Padona, Larenę, Franceskiego, Chomosa, Zaisa, prosto ze Świdnicy oczywiście Miko Marczyka z Szymonem Gospodarczykiem, dalej Mabiliniego, Armstronga, Wagnera, Maresza, Sesksa. Wyzdrowiał już Mats Östberg, więc on również zacznie swoją kampanię oraz o powtórkę zeszłorocznego zwycięstwa powalczą nieobecni na Węgrzech Joan Bonato z Benjaminem Bolandem. Pojawi się też Aleksiej Łukeniuk, o tym wam już chyba wspominałem. No i jak zwykle w Mistrzostwach Europy lokalni kierowcy w ERC też mogą namieszać. Liczą Hiszpanie na swoich mistrzów kraju, czyli Juana Antonio Suareza z Alberto Iglesiasem, albo także na bardzo szybkiego Alejandro Cajonia ze znanym z WRC Borią Rosadą. Ci zawodnicy, te załogi też w zeszłym roku pokazały tempo w kilku rundach Mistrzostw Europy. W ERC3 zobaczymy drugiego na Węgrzech, Igora Widłaka, tym razem pojawi się z Danielem Dymurskim, który teraz w weekend ten najbliższy będzie jechał oczywiście z Kubą Matulką, Fabią Rally 2 w rajdzie świdnickim, do którego za momencik przejdziemy. Bo na sam koniec jeszcze mamy dwie mniejsze wiadomości. Po pierwsze, promotor WRC chce wzorem
Formuły 1 wprowadzić do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy więcej takich zakulisowych rzeczy. Między innymi mówi się o tym, że mamy mieć informacje z rozmów pomiędzy załogami i inżynierami, które odbywają się na dojazdówkach, bo raczej nie w trakcie odcinków specjalnych. Ma to być coś na kształt rozmów pomiędzy kierowcami F1 z ich inżynierami w trakcie wyścigu. Oczywiście nie będzie to jeden do jednego tak wyglądało, no bo w trakcie odcinka specjalnego nikt z inżynierem nie rozmawia. Słuchamy pilota, pilot czyta notatki. Na tym polega właśnie dużo większa trudność rajdów nad wyścigami. Natomiast tego typu rozmowy na dojazdówkach, transmitowane w relacjach na żywo, myślę, mogą być czymś ciekawym i próbę takiego systemu już zobaczymy w rajdzie Portugalii. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, jak to zostanie rozwiązane. Jestem bardzo za tym. Fajnie by było, żeby właśnie trafiło to i do WRC, i do Mistrzostw Europy. A my pomału zbliżamy się do końca vloga. Sylwester Płachytka, no więc bardzo szybki kierowca, który w zeszłym roku pokazał tempo na kilku rundach RSMP, ogłosił, że nie całkiem kończy, ale zawiesza swoją karierę. Nie zobaczymy go na liście startowej Elmotu, nie będzie go na pozostałych rundach Mistrzostw Polski w tym sezonie, ale nie mówi, że to jest całkiem koniec, natomiast w tym sezonie jeździł nie będzie. Będzie za to 50 innych duetów, z czego aż 13 pojedzie w rajdzie świdnickim samochodami Rally 2R5. Będzie komu kibicować, oczywiście będzie Grzegorz Grzyb z Adamem Biniendom, mistrzowie Polski, będzie z dwójką Łukasz Biśkiewicz z Danielem Siatkowskim, wicemistrzowie Polski, dalej mamy Forda Fiestę, Jarosława Kołtuna z Ireneuszem Pleskotem, Szejów, również Fabią w tym sezonie z czwóreczką. Piątkę dostają dwukrotni mistrzowie Polski Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem, a zaraz za nimi z szóstką walczący w juniorach, właśnie wspominani już Matulka z Dymurskim. Siódemka dla C3 Kotarbów, takie samo auto z dziewiątką poprowadzi Michał Tochowicz z Piotrem Białowąsem, a między nimi jeszcze jedna Fabia dla Piotra Krotoszyńskiego i Mateusza Martynka. Będzie zatem komu kibicować. Zjedziemy na Elmot. Ja się wybieram do Świdnicy. Będę na pewno na odcinkach 1-4 w Świdnicy w sobotę po południu i w niedzielę. Nie wiem, gdzie dokładnie jeszcze w tym momencie będę, natomiast najprawdopodobniej będzie to trzeci odcinek z pętli na pierwszej i drugiej pętli i potem wybiorę się na pierwszy odcinek z trzeciej pętli bliżej Świdnicy i oczywiście na serwis i na ceremonię rozdania nagród. Jeśli byście się chcieli spotkać, jak mnie gdzieś zobaczycie, to zapraszam, oczywiście podejście, zbijmy piątkę, poznajmy się, im nas więcej, tym weselej, a żeby nas było więcej, to pamiętajcie też o kciukach w górę, subskrypcjach, dzwoneczkach, komentarzach, udostępnianiach i to wszystko, co w dzisiejszym dość długim vlogu miałem Wam do przekazania. Jeśli się Wam podobało, to pamiętajcie o tych wszystkich interakcjach, a tymczasem dobrego dnia i do zobaczenia.